Jest rok 1928. Szkocki bakteriolog i lekarz Alexander Fleming, sprzątając swoje laboratorium, odkrywa, że na jednej z szalek z kulturami bakterii urosła niebieska pleśń, która zabiła znajdujące się tam bakterie gronkowca. Pan Fleming poświęcił ładnych parę lat na eksperymenty z tajemniczym grzybem, zanim wyekstrahował z niego substancję, którą nazwał penicyliną. Okazało się, że ma ona silne działanie bakteriobójcze. To odkrycie dało początek erze antybiotyków, czyli substancji zwalczających bakterie. Ciężko to sobie wyobrazić, ale jeszcze niespełna 100 lat temu ludzie umierali na choroby, które teraz bez większego problemu leczy się antybiotykami. Ocaliły one miliardy ludzkich istnień przed chorobami zakaźnymi takimi jak gruźlica, kiła, trąd czy dżuma. Jest jednak palący problem, który może spowodować, że historia zatoczy koło. Bakterie coraz bardziej uodporniają się na znane nam antybiotyki, a nowych nie przybywa. Istnieje niebezpieczeństwo, że za jakiś czas choroby, które teraz wydają nam się niegroźne, bo potrafimy je leczyć antybiotykami, mogą ponownie stać się ogromnym problemem. Szacuje się, że już w roku 2050 infekcje bakteryjne mają zebrać większe żniwo niż wszystkie nowotwory razem wzięte. Co w tej sytuacji możemy zrobić? Czy istnieją alternatywy dla antybiotyków? Okazuje się, że tak. I w tym filmie o nich właśnie porozmawiamy. A jeśli jeszcze się nie znamy, cześć, nazywam się Agnieszka Wojciechowska, jestem magistrem chemii medycznej, a Ty jesteś na kanale Okiem Chemika, na którym rozmawiamy o nauce, zdrowiu, lekach, jedzeniu i szeroko pojętej chemii. Jeśli interesują Cię takie tematy, to subskrybuj ten kanał i zapraszam na film. A partnerem tego odcinka jest Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej imienia Ludwika Hirschfelda Polskiej Akademii Nauk. Bakterie są jednocześnie naszymi przyjaciółmi i wrogami. Jak to możliwe? Chodzi o to, że bakteria bakterii nierówna. Te, które żyją w naszym przewodzie pokarmowym, pomagają nam trawić pokarm, produkują witaminy, chronią nas przed wirusami i grzybami oraz bakteriami chorobotwórczymi. Bez bakterii nie jesteśmy w stanie żyć, ani one bez nas. Z pewnością słyszeliście o probiotykach, które można kupić w aptece. No to właśnie w nich znajdują się pożyteczne dla zdrowia bakterie. Ponadto całe stado bakterii bytuje także na naszej skórze, chroniąc ją przed chorobami. Co ciekawe, każdy z nas ma swój unikalny zestaw bakterii skórnych. Kiedy dotykamy różnych przedmiotów, zostawiamy na nich unikalny bakteryjny ślad, który może zachować się nawet przez 2 tygodnie i posłużyć do identyfikacji osoby, która go zostawiła. Miałam kiedyś zajęcia w laboratorium kryminalistycznym i bardzo zaciekawiło mnie to, że ślad bakteryjny może w przyszłości posłużyć jako kolejna metoda identyfikacji przestępców na miejscach zbrodni. Ale wracając do bakterii. Istnieją również takie, które są wobec nas wrogo nastawione i wywołują choroby takie jak angina, dżuma, czerwonka, gruźlica, cholera, tężec, borelioza i wiele innych. Zwalczamy je stosując antybiotyki. Jednak bakterie nieustannie mutują, ewoluują i uczą się bronić przed zabójczymi dla nich substancjami. Nie pomaga w tym fakt, że antybiotyków nadużywa się i nie mam na myśli tylko medycyny, ale również przemysł, dodatki do pasz itd. Oczywiście dzięki stosowaniu antybiotyków hodowla zwierząt jest bardziej opłacalna, ale skutkuje to pojawieniem się szczepów opornych na znane nam antybiotyki. Przypuszczam, że zadajecie sobie pytanie, dlaczego naukowcy po prostu nie wymyślą nowych. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Koszt wprowadzenia nowego antybiotyku na rynek to 1 miliard dolarów. Oczywiście nie jest to kwota zaporowa dla firm farmaceutycznych pod warunkiem, że ten koszt im się zwróci. No i tutaj pojawia się kolejna przeszkoda. Bakterie uodparniają się na antybiotyki w takim tempie, że istnieje realne ryzyko, że te koszty jednak się nie zwrócą. Nie muszę chyba dodawać, że w takiej sytuacji mało firm podejmuje się tak ryzykownego przedsięwzięcia, czego dowodem jest fakt, że w przeciągu ostatnich 20 lat powstały tylko 2 nowe grupy antybiotyków. Generalnie jesteśmy w takiej sytuacji, że znane nam leki działają coraz słabiej, a nowych nie opłaca się produkować. No dobrze, ale co możemy z tym zrobić? Jest ruch po naszej stronie, który może spowolnić proces uodparniania się bakterii na antybiotyki. Zanim przyjmiesz antybiotyk, upewnij się, że przechodzisz chorobę wywołaną przez bakterie. W sezonie jesienno-zimowym sprzedaż antybiotyków bije rekordy. Częstym powodem jest
przepisywanie antybiotyków ciemno w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych, czyli najczęstszej choroby w tym okresie. To jest błąd, ponieważ 90% tego typu infekcji wywołują wirusy, a nie bakterie, a antybiotyk na wirusy nie działa. W dodatku jego bezpodstawne zastosowanie przynosi więcej szkody niż pożytku. Problem w tym, że te infekcje przebiegają z bardzo podobnymi objawami i dość trudno je odróżnić. Dlatego tak ważne jest wykonanie wymazu w laboratorium przed zażyciem antybiotyku. Pewnie niektórzy z Was myślą, że to niepotrzebne, bo przecież nawet jeśli to infekcja wirusowa, to antybiotyk nie zaszkodzi. A to nieprawda. Antybiotyki niszczą nie tylko złe bakterie, ale również te dobre, żyjące w naszym przewodzie pokarmowym. Działanie antybiotyków przypomina odpalenie granatu. Nie przeżyje nikt. Dlatego antybiotyki stosujemy wyłącznie w sytuacjach, w których wiemy, że zaatakowały nas bakterie. W przeciwnym razie nie pozbywamy się przyczyny choroby, tylko osłabiamy dodatkowo swój własny organizm, zupełnie bez potrzeby. I pamiętajcie o jeszcze jednej ważnej sprawie. Antybiotyki stosujemy zgodnie z zaleceniami lekarza, nawet gdy objawy choroby ustąpią. Chodzi o to, aby wybić te najbardziej waleczne okazy, które wciąż po kilku dniach antybiotyku grasują w naszym ciele. Gdy zostawimy je przy życiu, stwarzamy ryzyko nawrotu choroby oraz uodparniania się bakterii na ten antybiotyk. A co z bakteriami, które uodporniły się na wszystkie nam znane antybiotyki? Nazywamy je superbakteriami i są one ogromnym problemem, zwłaszcza w szpitalach. Brytyjski minister zdrowia, Matt Hancock, uważa, że superbakterie są zagrożeniem dla świata porównywalnym ze zmianami klimatycznymi i wojnami. Według naukowców już dziś około 70% bakterii chorobotwórczych jest uodpornione na przynajmniej jeden antybiotyk, który wcześniej bez problemu je zwalczał. Może Wam się wydawać, że chodzi o jakieś rzadkie i egzotyczne bakterie, ale fakty są takie, że szpitale, także w Polsce, na co dzień z nimi się mierzą. Dlaczego szpitale? Trafiają do nich przecież ludzie chorzy, z osłabioną odpornością. Dla superbakterii to jest łatwy cel, dlatego szpitale są dla nich rajem na ziemi. Mam tu na myśli zakażenia wywołane przez Clostridium difficile czy gronkowca złocistego opornego na metycylinę, które mogą prowadzić m.in. do sepsy i wstrząsu toksycznego. Inną superbakterią jest pałeczka ropy błękitnej, która jest szczególnie niebezpieczna dla chorych na mukowiscydozę. Być może słyszeliście też o bakterii New Delhi, która jest oporna na wszystkie antybiotyki, nawet te stosowane jako ostatnia deska ratunku. I to jest tylko garstka przykładów, ale superbakterii jest cała masa i są dla nas ogromnym zagrożeniem. No dobra, ale czy istnieją jakieś alternatywy dla antybiotyków? Okazuje się, że tak. A są nimi bakteriofagi. Tak wygląda bakteriofag i można śmiało powiedzieć, że jest to najbardziej śmiercionośna jednostka na Ziemi, mimo że jest to tak naprawdę tylko materiał genetyczny zamknięty w czymś w rodzaju kapsuły. Bakteriofagi są odpowiedzialne za większość morderstw na tej planecie, ale mamy szczęście, bo unicestwiają tylko bakterie. Ta wojna trwa nieustannie. Szacuje się, że na naszej planecie jest więcej bakteriofagów, zwanych krócej fagami, niż wszystkich innych organizmów, włącznie z bakteriami, razem wziętych. Dasz wiarę, że około 40% bakterii oceanicznych każdego dnia jest zabijanych właśnie przez bakteriofagi? W Indiach pod koniec XIX wieku pracował brytyjski biochemik Ernest Hanbury Hankin, który zajmował się cholerą, którą wywołują bakterie. Zauważył on, że na tę chorobę rzadziej chorowali ci, którzy kąpali się w rzece Ganges, a nawet ją pili. Wiadomo, że według Hindusów jest to święta rzeka, więc wierzyli, że każdy, kto się w niej kąpie lub wypije z niej wodę, jest chroniony przed chorobami. Jednak dla naukowca to wytłumaczenie nie było wystarczające, zwłaszcza że rzeka przypomina raczej ścieka nieczystą wodę. Naukowiec przypuszczał, że w wodzie znajdują się substancje antybakteryjne, ale nie był w stanie dowieść, czym one właściwie są. Dopiero po kilkudziesięciu latach dwa zespoły badaczy odkryły, że naukowiec miał rację. W rzece znajdowały się bakteriofagi, czyli wirusy atakujące bakterie. Ich odkrycie przyczyniło się do powstrzymania dezynterii, czyli zakażenia laseczką czerwonki, która siała śmierć w 1915 roku. Kilkadziesiąt lat po odkryciu bakteriofagów wynaleziono pierwsze antybiotyki, no i niestety zastosowanie fagów nigdy nie weszło na stałe do medycyny, choć w niektórych krajach, takich jak Gruzja, Rosja i w szczególności Polska, fagi wciąż były wykorzystywane i są do tej pory. W dodatku z sukcesami.
No dobrze, więc wiemy, że bakteriofagi są alternatywą dla antybiotyków, ale jak to się dzieje, że bakteriofagi nie atakują nas? Każdy fag niszczy określony typ bakterii. Są to wirusy wyspecjalizowane. Ich cel jest bardzo konkretny. Mówi się, że każda bakteria ma swojego faga, który ją potrafi unicestwić. Człowiek na szczęście jest totalnie odporny na działanie fagów. To bardzo ciekawe, bo przecież są to wirusy, a te kojarzą nam się wyłącznie z chorobami. Jednak bakteriofagi akurat nie wywołują u nas chorób, a niektóre wręcz potrafią leczyć. Jak to robią? Słowo bakteriofag oznacza pożeracza bakterii. Jednak fagi są znacznie mniejsze niż bakterie, dlatego ich pożarcie nie do końca jest możliwe. Fagi radzą sobie z bakteriami w inny sposób. Każda bakteria ma coś w rodzaju zamka na swojej powierzchni. Natomiast fagi posiadają klucz do tego zamka. Otwierają sobie drzwi i wstrzykują przez nie swój genom w postaci np. dwuniciowego DNA do cytoplazmy bakterii. DNA wirusa jest w komórce bakteryjnej kopiowane. Następnie zostaje przejęta kontrola nad fabryką białek, aby utworzyć kapsydy, które są potrzebne dla nowych bakteriofagów. W efekcie powstaje wiele kopii bakteriofaga, które dosłownie rozrywają ścianę bakterii. Ta po pęknięciu uwalnia całą armię świeżutkich fagów, które mogą atakować kolejne bakterie i tak w kółko. Ten cykl nazywa się cyklem litycznym, jednak bakteriofagi czasami wykorzystują do namnażania się cykl lizogeniczny, ale to akurat nie jest aż tak istotne. Istotne jest to, że bakteriofagi istnieją od bardzo dawna i bakterie wciąż na ich działanie się nie uodporniły. Fagi, podobnie jak bakterie, ciągle mutują i dostosowują się do nowych okoliczności. W dodatku terapie fagowe są skierowane w konkretną bakterię chorobotwórczą, więc dobre bakterie pozostają nieuszkodzone, co jest ogromną zaletą. Dlatego terapie fagowe są ogromną nadzieją w innowacyjnych metodach leczenia. To nie jest tylko życzeniowe gadanie, bo bakteriofagi można produkować w warunkach laboratoryjnych i stosować między innymi w leczeniu lekoopornych zakażeń bakteryjnych. Powiem więcej, to już od lat się robi i to bardzo, bardzo blisko. Instytut Immunologii Terapii Doświadczalnej imienia Ludwika Hirschfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu od kilkudziesięciu lat prowadzi badania nad zastosowaniem bakteriofagów w terapiach. W instytucie przygotowywane są preparaty stosowane w terapii fagowej zakażeń bakteryjnych. Jest to metoda dająca ogromne możliwości i powstała nawet platforma o nazwie BINVIT, czyli Baza Informacji Naukowych wspierających innowacyjne terapie, która umożliwia cyfrowe udostępnianie informacji o kolekcji bakteriofagów, ich sekwencji nukleotydowej, a także informacji o biologii komórek macierzystych o przełomowym znaczeniu dla medycyny. Celem projektu jest dotarcie z rzetelną wiedzą o najnowszych osiągnięciach naukowych do wszystkich zainteresowanych, czyli lekarzy, naukowców, badaczy, ale również potencjalnych pacjentów. A wiem, że moje filmy ogląda spora rzesza osób, które mogą być zainteresowane tym tematem, dlatego zapraszam Was do odwiedzenia platformy BINVIT i przekazania informacji o niej lekarzom, naukowcom i wszystkim potencjalnie zainteresowanym. Link zostawiam oczywiście w opisie filmu na dole, ale adres strony wyświetla się właśnie też na ekranie. O tu. Ten projekt przyczyni się do współpracy polskich naukowców z badaczami z innych krajów, a także wpłynie na zwiększenie dostępności i rozwój innowacyjnych terapii medycznych. Kto wie, może dzięki niemu już niedługo lekarz zamiast penicyliny przepisze Ci terapię fagami. Trzymam kciuki za to, aby terapie fagami stały się bardziej dostępne i rozwiązały problem superbakterii. Myślę, że nikt z nas nie chce wracać do czasów sprzed ery antybiotyków, w których zwykłe skaleczenie, zakażenie pęcherza czy infekcja po usunięciu zęba mogły zabić. Dlatego tak ważne jest wspieranie inicjatyw, które pomogą w walce z tym problemem. Okej, na dzisiaj ode mnie to wszystko. Nie zapomnijcie o łapka w górę, udostępnieniu filmu, odwiedzeniu mnie na Instagramie i na Facebooku. A ten, kto obejrzał do końca, pisze w komentarzu. Wybacz mu mafię, na punkcie bakterii. Rozumiem. Dziękuję, a teraz wyjdź, proszę. Zrób to, bo zacznie pryskać lizolem. Do zobaczenia. Cześć.